Start. Dobrze. Dzisiaj będę kontynuować temat tego, co mówiłem tydzień temu. Skupiliśmy się tydzień temu na, tym, na jednym z ważnych filarów bycia mistrzem gry, czyli na czymś, co bym powiedział, jako nazywa to sztuką rulingów, ale w pewnym sensie chodzi tutaj o to, że na mistrzowanie w pewnym sensie skup... składa się kilka rzeczy. Po pierwsze, jak mówiliśmy wcześniej, składa się utrzymywanie dobrego tempa, składa się przygotowanie do przygody. Ewentualnie używanie tabelek i tak dalej, czyli tworzenie kontentu, odgrywanie NPC, i tak dalej, i tak dalej, ale jednym z tych rzeczy, które jest super istotne, no to mistrz gry jest odpowiedzialny za zasady. I oczywiście, może to robić razem ze stołem, ale dużo z tych rzeczy jest zależne od niego. Jak, 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 jak skupiliśmy się na poprzednim, poprzednim tygodniu, okazało się, że stosowanie zasad, nawet w tych takich tradycyjnych, klasycznych systemach, nie jest całkowicie oczywiste i wymaga to, czy znaczy można na to patrzeć z różnych perspektyw. Tak samo też tak samo też właśnie okazuje się, że różne systemy podchodzą do tego inaczej i starają się rozwiązać różne problemy. Z tego powodu hej hej witam witam Ifrit, witam Tachi. Także na tych wrzutach skupię się głównie na tym, żeby opowiedzieć dokładnie o kolejnych problemach. więc mam tutaj Listę. Przejdźmy do kontynuacji. Jedną z ciekawych rzeczy, która pojawia się w mechanikach, i wydaje mi się, że to jest pewna rzecz, którą, którą robi się naturalnie, a niektóre RPG starają się mocniej na to zwrócić uwagę. Czyli Alexandrian nazwał to Fortune Positioning. Wziął to od Rona Edwardsa, którego zresztą mogliście widzieć na naszym kanale. I Ron Edwards opisał to. Na takiej zasadzie, że w zależności od tego, gdzie pojawia się rzut w, naszej, w naszym takim tym całym rytuale, którym jest rezolucja jakiejś akcji, to można różnie skategoryzować mechaniki. I najbardziej klasyczną jest, jest Fortune in the End, czyli Rzut, który jest na samym końcu. I jak to wygląda? Wygląda to tak, że na początku mówimy, jaka jest nasza intencja, ustalamy, jaka jest metoda zrobienia tego, czyli tak, gracz daje intencję, my jako jest gry ustalamy, jaka jest metoda, którą razem z graczem staramy, staramy się obszerzyć, co chce zrobić, potem rzucamy i na końcu patrzymy, jaki jest wyniki, opisujemy go. Czyli na przykład biegnie jakiś mutant, gracz mówi, chce do niego strzelić, wiemy, jaka jest intencja i metoda, używa pistoletu, rzucamy kostkami. Trafia lub nie, i w tym momencie Mistrz gry opisuje, jaka jest, co się stało, i jaka jest dalsza sytuacja. Ale nie musi tak być. Możemy zrobić coś zupełnie innego. Możemy zrobić w naszej mechanice Fortune in the Beginning, czy tam naszą, naszą, naszą nasz rzut na początku. Jak to będzie wyglądać? Otóż na początku będziemy mieli intencję potem będzie test i test będzie informować metodę oraz rezultat. Co to znaczy? Eee... Chcę strzelić tylko metodę z intencji. No, to w pewnym sensie jest to intencja i metoda, tak? Bo chcę go zabić, strzelić do niej. No dobra, w pewnym sensie masz rację. Eee... Ale i, I ale, ale wracając do tego, do, do fortuny na początku, czyli znaczy fortune in, in, in the beginning. Więc tak. Mamy jakąś intencję, którą eee... gracz ma. I w tym momencie rzucamy. Patrzymy, co się stało, i to wpływa na no to, jak to będzie wyglądać. Fortunate the Beginning według Edwarda coś takiego nie może istnieć. OK? Fascynujące. Będę musiał się doedukować, ale chciałem wam pokazać, jak to, jak, to, jak to wygląda. w... Może nazwiemy to jakoś inaczej w takim razie. Um, więc tak, często się pojawia to w, w, w sytuacjach socjalnych, albo w momentach jak Chcemy. Jak są jakieś mechaniki, które wpływają na postać gracza, i chcemy zobaczyć, co z tego wyniknie. Czyli dam sobie, damy na przykład przykład, że um, gracz rzuca na, na swoje własne morale, i w tym momencie w zależności od tego, jak te morale wyszły, to on może się zdecydować, że będzie uciekał, albo że będzie robił coś innego, albo że nie wiem, że zacznie krzyczeć, albo się skuli. Czyli pokazuje to coś takiego, że mamy, mamy nasz rzut i tym rzutem staramy się wytłumaczyć, jaki jest efekt tego. Też często w sytuacjach socjalnych jest. Na przykład ja bym chciał kogoś przekonać do czegoś. No i w tym momencie... Znaczy inaczej. Jeżeli mamy taką sytuację, że wyobraźmy sobie, że jest jakiś bal i na tym balu są postaci graczy i one chcą załatwić kilka rzeczy. I jeden gracz mówi, dobra, to ja podbijam do... Tamtej delegacji, i chciałbym ich przekonać do tego, żeby, żeby byli jakoś związani z naszym stronnictwem. Mistrz, że mówi: Ok, rzuć kostkami, rzucamy kostkami, i w tym momencie Mistrz mówi: Ok, no to odegrajmy to, jak to wyglądało. Zobaczmy, co oni powiedzieli, co ty powiedziałeś, i dlaczego się zgodzili. I to jest fajne pod tym względem, że często możemy rzucić kostką, i potem. Opowiedzieć, dopowiedzieć fikcję do, do rzutu. Możemy interpretować rzut i potem zastanowić się, co to znaczy w fikcji. Bo często robimy, jakby to odwrotnie, tak robimy to z drugiej strony, czyli mówimy, jesteśmy w naszej fikcji, mówimy, co chcemy zrobić, potem dopasowujemy do tego mechanika. Ale teoretycznie możemy rzucić kostkami i potem, jakby, wybrać, zrobić wybór mechaniczny i zrobić coś mechanicznie, potem dopasować do tego fikcję. I te dwie rzeczy się dość ze sobą mocno przeplatają. Um, granica jest. Czasami trudne do zaobserwowania, bo czasami nasza metoda i intencja jest bardzo spleciona z mechaniką, a nie do końca wiemy, jaki jest opis. I często te rzeczy się ze sobą mieszają. Ale warto mieć to w głowie, że są takie dwie sposoby na to patrzenia i nie ma tak, że jeden jest lepszy, jeden jest gorszy. Co prawda, wydaje mi się, że, że, ta, że te rzuty na końcu są bardziej takie, nie wiem, naturalne do tego, jak się zwykle gra. A te na początku są zwykle połączone z tym, znaczy z sytuacjami, które raz na jakiś czas się pojawiają. I ja tak raczej stosuję. Widziałem też, czy uczestniczyłem w sesjach, gdzie właśnie grało się cały czas tak samo, tak, że wybierało się jakąś akcję mechanicznie, a potem dopowiadało się do tego fikcję, co było bardzo dziwne, ale, ale działało. Jest jeszcze jedna rzecz. Można powiedzieć, że. Jeżeli jest na początku i na końcu, może też być w środku, jakby to w środku wyglądało. W środku wyglądałoby na takim zasadzie, że to jest tak jakby na końcu, tylko jak dochodzimy do mechaniki, to mechanika daje nam jeszcze jakieś dodatkowe, um, jakieś dodatkowe wybory. Na przykład dobrym, dobrą rzeczą, która to pokazuje, jest Apocalypse Word, który wybieramy, znaczy mówimy, co chcemy zrobić. Do tego to, to w tym momencie tryggeruje jakiś ruch. Ten ruch, jak się pojawia, to w tym momencie pojawia się lista pytań. No i ta lista pytań też trochę pokazuje, co się stanie w fikcji. To może przesunąć fikcję dodatkowo. No i w tym momencie patrzymy, co jest na końcu. Czy znaczy, co, co jest dalej. Uh, gram mówi, bo Fortune in the Middle i Fortune at the End nie mówi o tym, w którym momencie rzucamy kostką, tylko o tym, czy po możesz możesz coś zrobić. Na przykład Warhammer ma fortune in the middle, bo po nieudanym rzucie można użyć szczęście i przerzucić, a na przykład um, um, a na przykład uh, blaze in the dark ma boże, fortune in the end, bo po prostu nie możemy nic zrobić, żeby zmienić jego wynik, okej. Okay. Um, przy czym pytanie, znaczy okej, okay, faktycznie, możesz rzucić, użyć punktu szczęścia, żeby coś jeszcze zrobić, przy czym ja bym powiedział, znaczy dla mnie to, ta, ta, to rozgraniczenie jest o tyle istotne, że warto zwrócić na to, co można zrobić jako takie ważne wybory fikcji. Przy czym faktycznie użycie mechaniki i przerzucanie rzutu to też będzie fortune in the middle. Um, Hej, mówi wafer geeks. Edwards z, zdaje się, preferuje obecnie technikę IIEE e pod tym względem. Intent In iteration execution effect. And to me, a fortunate word, pisze, it's not about rolling, drawing cards, throwing coins, etc. It's about choices. At the end, do you still have something to choose or not? It's a binary variable. Yes, no. There is not a third option. Um, zinquirem mnie poprawiacie. Um, ja Znaczy, możemy o tym dyskutować. Ja nie przykładam do tego jakiejś ogromnej wagi. Teraz powiem wam dlaczego. Nie przykładam do tego jakiejś ogromnej wagi, bo dla mnie ważne jest mieć świadomość, jak różne mechaniki to robią, jak można to zrobić na sesji. Nie do końca kategoryzacja jest istotna. Chodzi o to, żeby, że, że, żeby pokazać, w jaki sposób możemy to zaobserwować w czasie sesji, co możemy z tym zrobić, kiedy możemy. Um, i jak możemy rozegrać daną sytuację? Oczywiście moglibyśmy zastanowić się, jak różne systemy klasyfikują te rzeczy i w jaki sposób na to, na to zerknąć, ale e, myślę, że możemy przejść to na naszą, naszą dyskusję na Discordzie. E, dobrze, to na razie to zostawimy. Te dwa dwie rzeczy, znaczy, trzy rzeczy właśnie w zasadzie te dwie, e, są istotne pod tym względem, że będą istotne, jak będziemy gadać za chwilę o, o sytuacjach socjalnych. Niemniej to nie jest koniec takich rzeczy, które warto wytłumaczyć. Kolejna rzecz, która może się pojawić, kiedy już, już wiemy, kiedy triggeruje się mechanika i jak to wygląda, to są stawki. Stawki mogą być ukryte lub zakryte i można też dokładnie Określać stawki wcześniej. Jak to działa? To znaczy, że mamy nasz rzut, i najczęściej, kiedy mówimy, co chcemy zrobić, znaczy mamy naszą intencję i metodę, wiemy, co mamy zrobić, to w tym momencie wiemy też, jak, znaczy wiemy, co prawdopodobnie się stanie. Nie zawsze. Czasami możemy to troszeczkę jeszcze bardziej doprecyzować. Do, do, do Niemniej, w większości przypadków, można z kontekstu zrozumieć, jaki będzie, czy co się stanie. Jeżeli nie, no to są systemy, które starają się na przykład to wpisać w zasady i powiedzą, mówią, że przed każdym rzutem należy ustalić stawkę i powiedzieć, co się stanie w czasie porażki, w czasie sukcesu. Dla niektórych to nie przemawia, bo czasami można to wyciągnąć z kontekstu, czasami można zobaczyć, jak komiswiem można dopasować sytuację lub poprosić stół do tego. Niemniej Ciekawą rzeczą w tym jest to, że czasami nie do końca wiemy, jak jest, jaka jest stawka danego rzutu. I teraz, co to znaczy? To znaczy, że czasami w, w sytuacjach, które wymagają jakiejś percepcji czy wiedzy, nie do końca gracz może wiedzieć, jaki jest faktyczny stan. Przykład szuka pułapek i mówi: Ja uważam na pułapki. No i teraz tak. To jest ciekawy problem, bo co, jaki jest efekt rzutu, jeżeli się zgodzimy na ten rzut? Tak, bo mamy nasz korytarz. Nasz korytarz wygląda mrocznie, wygląda jakby był pełen pułapek, na ścianach jest krew, leżą szkielety. Wszystko mówi, jest tutaj pułapka. Gracz mówi, to ja przeszukuję. No i teraz tak, jeżeli pułapka tam jest, no to sprawę mamy załatwioną. Jeżeli rzuci, to okaże się, że znalazł pułapkę. Co, jeżeli pułapki tam nie ma? Co, jeżeli mu się nie uda? Tak, no bo rzuca na szukanie pułapek i nie znajdzie pułapki. Jeżeli zaaplikujemy bardzo prosty system rezolucji na zasadzie udało cię ci lub nie, no to jak powiesz, nie udało się, no to gracz w pewnym sensie dalej wie, że jestem pułapka. Mimo że jego postać nie wie. No i to jest interesujący problem, który pojawia się w wielu tradycyjnych systemów i wielu początkujących, początkujących mistrzów gry patrzy na to i zastanawia się, hmm. Co ja mam teraz zrobić? No, i teraz tak, możemy tutaj, żeby nie było, bo to jest ten temat, jest w pewnym sensie dość um, kontrowersyjny pod tym względem, że każdy ma swoje własne spojrzenie na tą rzecz i w zależności od różnej sytuacji możemy mieć bardzo długie dyskusje mówiące, że każdy z tych rozwiązań jest złe albo każde jest dobre i tak dalej. Więc ja postaram się przejść przez kilka takich prostych problemów i zwrócić wam na to uwagę. Przy jak już mówiłem, ups, nie jest to. Um, nie jest to, nie są to zasady jak tworzyć rulingi, jest to sztuka robienia rulingów, także może się okazać, że to co powiem w jakiejś sytuacji będzie się aplikować, w innej sytuacji nie będzie się aplikować. No dobrze, więc zerknijmy na to, po pierwsze. No więc tak, dlaczego jest to problem, że tak się może stać, że gracz rzuca kostkami, wyrzuca mało i mówimy mu nie udało ci się. I nie wiesz nic na temat pułapki. A ewentualnie, nie wiem, rzucasz, jest jakiś sukces i mówisz, e, znaczy, jakby dalej mówisz, że nie ma tam pułapek, czy cokolwiek. Jakby, dlaczego to jest problem? Ponieważ jeżeli gramy w systemy, w których chcemy, żeby to znalezienie pułapki było ciekawe, no to daliśmy tą meta, metagamingową informację i gracz, który nawet nie chce tego użyć, będzie musiał jakoś grać na około tego. No i często jest to albo niesatysfakcjonujące, albo wypada dziwnie, albo i tak zaczyna się robić inne deklaracje niż by się robiło. I teraz tak, teraz bardzo zwróć uwagę, bo mamy sytuację, w której gramy Otwarte sekrety. I na przykład gramy sobie tak, że mamy dwie postacie i wiemy, że jedna postać jest zdrajcą, i mamy interakcję pomiędzy nimi, wiedząc, że jedna postać jest zdrajcą, a druga nie. I to są bardzo fajne sytuacje, w które możemy grać i widać to napięcie, które jest budowane dodatkowymi rzeczami. No ale w momencie, jeżeli gramy i naszym celem jest znalezienie pułapki, a kosztem jest to, że pułapka wypala, to nagle okazuje się, że ta zabawa jest trochę gorsza. No więc co możemy zrobić? Nie ma dobrych odpowiedzi na to, ale możemy na przykład zastanowić się nad tym, czy nie opłaca się na przykład powiedzieć na przykład tak, mamy sytuację, w którym gracz mówi to ja szukam pułapki, rzuca kostkami, a my wiemy, że pułapki tam nie ma to czy pozwalamy mu rzucać taki pusty rzut. Czasami się opłaca, czasami się nie opłaca. No i czasami się opłaca, jeżeli Wiemy, że to wywoła dodatkowe zdenerwowanie. sami się nie opłaca, albo spowalnia grę. Każdy rzut spowalnia rozgrywkę. Więc mistrz musi się zastanowić, czy to jest coś, czego, co chce robić, czy nie. Um, czy chce spowalniać tę rozgrywkę, czy chce od razu powiedzieć, nie, nie ma tu żadnych pułapek. Szukasz i ich nie znalazłeś. Um, oczywiście sam temat pułapek jest dość długi, ale chodzi o to, że rozumiecie. Jeżeli macie sytuację, w której w sumie nie potrzeba rzucać, ale to rzucanie jakby wyrzucenie porażki może być dodatkowym aspektem dodatkowym. Tak samo też w innych sytuacjach. Co w pewnym sensie też dodaje nam pewną technikę, bo możemy zastanowić się nad tym, czy w ogóle, bo możemy w pewnym sensie używać samego samego rzucania kostek do tego, żeby dać jakiś ciekawy efekt. Więc to, to, to jest troszeczkę ze sobą się łączy, bo skoro, skoro wiemy, że czasami opłaca się rzucić po to, żeby wywołać jakiś efekt wśród graczy, tak? Nawet jeżeli nie ma tej pułapki, my prosimy ich o rzut, ponieważ w tym danym miejscu lochu jest to dobry pomysł, żeby mieć ten moment rzutu, no to w tym momencie to otwiera nam też wszystkie inne ciekawe rzuty. Możemy czasami rzucać więcej lub mniej, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. No i to jest trochę dziwne, bo czasami. Może to być stosowane bardzo źle, może być to techniką, która jest używana w złych celach, um, ale czasami może być rzeczą, która jest pozytywna. Na przykład wyobraźmy sobie, że mistrz gry ze za swoją zasłonką rzuca kostkami. No i teraz tak, to jest technika, która generalnie w polskim internecie jest wyśmiewana dość mocno. Ale ja bym jednak zwrócił na nią uwagę. Czy bo raz na jakiś czas inaczej? Jeżeli mistrz gry na coś rzuci, to to wywołuje jakieś napięcia. Jeżeli robi to w odpowiedni sposób, w dobrych celach, to może się okazać, że to takie budowanie napięcia samymi pustymi rzutami, które nic nie znaczą, i mo mogą, mogą dodać coś ciekawego. Teraz pytanie, czy jest tego warte? No, czasami nie. W większości przypadków nie. Ale jeżeli mamy sytuację, w której faktycznie jest, stworzyliśmy jakiś, jakiś, jakiś encounter, w którym Zbudowanie tego dodatkowego napięcia mogłoby coś dać, to czemu tego nie robić? No i teraz, tak jak już mówiłem, jeżeli zrobicie tego za dużo, to, to będzie śmieszne i bez sensu. Ale jeżeli zrobimy to w dobrym momencie, to może się okazać, że dodatkowe rzucanie kostkami, i nawet po nic, i takie puste rzuty pozwolą nam na dodatkowe budowanie lepszego, znaczy ciekawszej sytuacji. I to w pewnym sensie jest o tyle interesujące, że znaczy. Jakby to nie jest jedyne rozwiązanie, bo tak samo jest problem zbierania informacji, czyli na przykład gracz mówi to ja bym chciał się czegoś dowiedzieć no i rzuca kostkami i udało mu się to coś wie, nie udało mu się to czegoś nie wie, znaczy się w tradycyjnych systemach. No to teoretycznie moglibyśmy wyobrazić sobie mechanikę, która działa w zupełnie inny sposób. Możemy wyobrazić sobie mechanikę, która działa tak, że um, rzuć kostkami i jak zdasz to dam Ci trzy, trzy rzeczy, z czego jedna będzie prawdziwa. A jak. Znaczy, inaczej. Dam Ci trzy informacje, z czego dwie będą prawdziwe. A jak ci się nie uda, dam Ci trzy informacje, z czego jedna będzie prawdziwa. Czy coś takiego, tak? Wyobraźcie sobie sytuację, w której, e, kiedy to rzucamy, no to Mistrzostw zawsze daje jakąś informację, ale niektóre będą prawdziwe, niektóre będą nieprawdziwe. I w zależności od tego, jak dobry jest rzut, to gracz może już wybrać, jak dużo z tego jest w stanie wyciągnąć. Tak samo chyba w jakimś systemie była taka mechanika, że na, na zdobywanie informacji rzuca zarówno gracz i mistrz gry w zależności od tego, jakie wyniki, jaki wynik miał gracz i jaki mistrz gry, to taka jest, taka jest informacja. Więc gracz nigdy nie wie, czy ta informacja jest całkowicie prawdziwa, czy nie. Znaczy może się domyślać w zależności od rzutu. No i to też, też jest w pewnym sensie ciekawa, ciekawy sposób Organizacji naszego zdobywania informacji, ponieważ um, pozwala nam odrzucić jak najbardziej ten taki metagamingowy problem, który jest takim dysonansem, czy znaczy takim, takim rozdarciem pomiędzy tym, co wie gracz, a co wie postać i jak to dobrze odgrywać w sytuacjach, kiedy to jest bardzo istotne. Jeszcze zobaczcie, co ten Tachi napisał, a jeszcze widzę, że Kubano jesteś, hej. Touchy mówi: Można też rzucać dla zachowania procedury, tak żeby sama obecność rzutów nie oznaczała automatyczne Automatycznie pułapki, i moim zdaniem to nie jest pusty rzut. Um, w pewnym sensie tak, znaczy, to też ma swoje problemy, o których za chwilkę będziemy mówić. Um, niemniej no, pokazuje to pewien interesujący problem. Oczywiście za chwilę wam pokażę też, jak można to rozwiązać zupełnie inaczej, ale, ale zerknijmy na inne z tym problemy. Jeżeli gramy w Warhammera. W którego ja, którego ja zaczynałem grać, to tam nie ma takiego problemu o dziwo, Ale jak gramy w Dungeons and Dragons, to okazuje się, że tam jest kolejny problem z tym związany. Otóż częścią tych stawek są też poziomy trudności. Teraz, czy poziomy trudności są wcześniej znane, czy nie? No i, i to jest kolejny ciężki temat, bo ktoś powie, ja zawsze daję poziomy trudności, jak ktoś inny, nie, ja nigdy tego nie robię. No i w tym momencie zaczyna się po chwili dyskusja o tym, jak to ta druga osoba railroaduje, railroaduje jak ta pierwsza kocha mechanikę, czy cokolwiek. Znaczy nie wiem, o czym teraz się dyskutuje w polskim internecie. Niemniej te, te dyskusje są zawsze. No i możemy trochę to pokopać, na zasadzie zastanowić się, co jest, jak to można wykorzystać, jak to działa, jak nie. Więc... Wyobraźmy sobie, że gramy w Dungeons and Dragons i mówimy: OK, to rzuć na spostrzegawczość. No i gracz rzuca i mówi: Wrzuciłem 22. Na co mistrz że mówi: Nic nie widzisz. No i teraz tak. Jeżeli nie pokazaliśmy poziomu trudności, no to gracz nie wie, czy zdał, więc nie jest w stanie powiedzieć, czy coś widzi, czy nie. Czy to był pusty rzut, czy nie? Czy powinien coś się zobaczyć, czy nie? Więc nie ma tej możliwości metagamingowej Problem. Gracz może poczuć się dziwnie i może poczuć się oszukany na zasadzie, że on nie ma wszystkich informacji i mistrz które chce go jakoś wykorzystać. No ale jak widzicie, obie te rzeczy, jakby niebierane do ekstremu, mogą stworzyć jakąś ciekawą sytuację. Więc myślę, że też jest ważna rzecz, że poziomy trudności, w większości przypadków powinny być znane, no ale są momenty, kiedy właśnie jakby no nie wiemy, że tam jest pułapka. Nie wiemy, czy jest tam goblin. To może być. To, to może być sytuacja, w której, w której w której doprowadzimy do czegoś ciekawego. I co jeszcze? A, no i z tego też powodu warto też tutaj zaznaczyć, że w zależności od poziomu trudności i różnych poziomów trudności, też możemy tworzyć pewien gradient tych wyników, tak? Czyli im bliżej sukcesu lub im dalej od sukcesu, te, te sytuacje mogą być zupełnie znaczy. Efekt może być zupełnie inny, więc też w pewnym sensie, w zależności od tego, jak gracz wyrzucił, możemy jako mistrz gry w locie wymyślić inne odpowiedzi. Um, i, I tutaj to. No dobrze. Um, tutaj widzę, że Kubano przyszedł i mówi, że ja po prostu uwielbiam, kiedy mistrz gry mówi, to niech każdy rzuci na spostrzegawczość. Ma w pewnym sensie rację. Bo myślę, że tutaj teraz już warto zerknąć na to, jak rozwiązują te same problemy. Inne gry, na przykład gry typu Apocalypse World, znaczy się gry od Apocalypse World <gry> Power by the Apocalypse, rozwiązują to często ruchem, który jest zwykle bardzo podobny i polega na tym, że gracz ma listę pytań, które może zadać i te pytania najczęściej zawsze prowadzą do czegoś ciekawego. Więc nie ma tam czegoś takiego jak pasywne rzuty na spostrzegawczość, ponieważ gry typu Power by the Apocalypse mówią albo gracz może coś zobaczyć i coś z tym zrobić i to jest ruch mistrza gry albo gracz może sam zadeklarować tak że on aktywnie czegoś szuka i ma listę pytań które zawsze go do czegoś doprowadzą co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Oczywiście jeżeli gramy w Dungeons and Dragons to nie jest to rzecz którą możemy robić Znaczy, możemy defaultować do tego ja często tak prowadzę po prostu gram tak że Albo gracze czasami używają percepcji, albo, um, albo um, mamy, znaczy, albo po prostu coś dzieje się w fikcji i trzeba do tego coś z tym zrobić. Nie, nie ma tak, że mogą coś zauważyć. Niemniej, są sytuacje, kiedy to może być ciekawym rozwiązaniem, i niektórzy lubią też tak grać. Oczywiście, w drugą stronę. OSR-y też powiedziały percepcja. Nie, nie, lub, nie, lub, nie lubimy tego, więc nie ma rzutów na percepcję. To też jest jakimś rozwiązaniem. Niemniej jak widzicie, samo wprowadzenie percepcji tworzy mnóstwo problemów, które mogą się pojawić i trzeba je jakoś rozwiązać. Za chwilę jeszcze będę przechodził przez. albo zresztą mogę zacząć już od teraz. Tylko wpiszę sobie moją listę, żeby listę Aleksandriana, żeby pokazać wam dokładnie, gdzie, gdzie są ciekawe problemy takich rzutów jak percepcja, więc tak. Jednym z rozwiązań, które zrobiło nowe Dungeons and Dragons, jest yy, piąta edycja. Powiedziało: a co gdyby mieć rzut zamiast rzutów mieć jakąś taką stałą wartość, która się tam pojawia i w zależności od tego który będzie mówił, czy coś gracze zobaczyli, czy nie. Ja personalnie nie lubię tego. I teraz dlaczego? Ponieważ nie ma tam żadnych ciekawych wyborów yy, i nie ma tam Żadnych zalet rzucania kostkami, bo nagle okazuje się, że jest jakaś informacja, którą można zobaczyć przy użyciu pasywnej percepcji No i w zależności, jeżeli gracz stworzył sobie fajnego builda i ma dużo percepcji, to to zobaczy, a jak nie, to tego nie zobaczy No i to brzmi jak taka bezsensowna rozgrywka Więc jakby całkowicie bym to odrzucił jako taka technika, która jest, ale po, po co to komu? Jest to fajne może jak jak ktoś się skrada i mi rzuca kostką, i potem nagle mówi, wypada na was goblin ze pleców. Znaczy, kurczę, nie wiem, dalej wolałbym jednak, żeby gracze rzucali kostkami, bo w tym momencie, jak wyrzucą słabą wartość, to w tym momencie wiedzą, że jakby skąd to się wzięło, a nie, że nagle się pojawiło. Um, więc to jest jakieś tam rozwiązanie. Um, no Możemy też zrobić tak, że nie ma w ogóle rzutów na percepcję. Gracze nie muszą rzucać na percepcję, tylko Gry zawsze rzuca. I wchodzą do tego korytarza, jest tam pułapka, przechodzą koło pułapki. Mizrzgry rzuca ze swoje zasłonki. Co jest ok, ale jak Mizrzgry zrzuci ze zasłonką i powie, Ła! Wyszliwuje wielka kula ognia. To w tym momencie gracze też mogą się poczu poczuć oszukani, bo nagle jest tak, że coś się stało. I no ok, no, był jakiś rzut, i gry może pojawić, zobaczcie, co wyrzuciłem. Ale to wszystko jest takie, jakby. Jakby bez sensu. Znaczy się, no może tak jest, ale gracz nie czuje tej kontroli. Za każdym razem, kiedy gracz weźmie swoją kostkę i rzuci, to przynajmniej będzie wiedział, że skąd się coś wzięło, a nie że um, działo się tak znikąd. Um, jakie jeszcze mamy możliwości? możliwości? No, yy, możemy zawsze stworzyć jakąś dodatkową mechanikę sami za, za siebie i. Stworzyć mechanikę, w której właśnie damy jakąś grupę informacji, lub nie, i gracz sam będzie musiał z tego jakoś zadziałać, ale to też jest problematyczne. Um, no dobrze, to jakie są możliwości? No, możliwość pierwsza, tak jak Kuban. Zauważył, znaczy się, może nie zauważył, ale jego, 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 jego um, komentarz wprowadził mnie omówienie o grach Power by the Apocalypse. To po prostu nie rzucać na tą percepcję i nie, nie mamy tych problemów. Wszystko, co można zobaczyć, jest fikcji i jest jakby od razu widzialne i, i proste do, do, do jakiejś interakcji z tym. Jest to dobre rozwiązanie, polecam całkowicie. Drugie rozwiązanie, które jest już bardziej problematyczne, jest tak, że możemy kazać rzucać bardzo często. I co się w tym momencie stanie? Um, I teraz tutaj znowu odnosząc się do tego, co Kubana napisał, że on uwielbia, jak gry mówi, to niech każdy rzuci na spostrzegawczość. Jest pewna mała zaleta tego. Wyobraźmy sobie, że sesja powoli zwalnia, ktoś nagle rzuca jakiś śmieszny dowcip, ktoś przypomina sobie inny dowcip, zaczyna się robić tak powoli i tak dalej. Jak powiemy, rzućcie wszyscy na spostrzegawczość, to w tym momencie wszyscy. Będą od razu zainteresowani sesją. I oczywiście mogę powiedzieć, ej, dobra, dobra, skupiamy się teraz. Ale jak powiem, rzućcie wszyscy na spostrzegawczość, znaczy, że coś się dzieje. I trzeba być skupionym. I to jest duża zaleta. Oczywiście po raz kolejny, jak już mówiłem, jest to w pewnym sensie taka, ja bym powiedział, taka meta, meta gamingowa zaleta, bo to jest coś, co działa. Ale oczywiście, jeżeli wykorzystamy to do ekstremum, to nagle się okaże, że Micr może być beznadziejny i to będzie kolejne miejsce do dyskusji w internecie, ale często może zadziałać, więc często możemy to jakoś zastosować. I teraz, wracając do tych częstych rzutów, jeżeli będziemy często rzucać, to okaże się, że po jakimś czasie. Um, wyobraźmy sobie, tak, że rzucamy dość często, i często. Te rzuty nie dają niczego ciekawego. W stylu, jeżeli jest wysoka, wysoki rzut, to on zawsze daje jakąś ciekawostkę, jakąś taką triwię na zasadzie o, idziecie przez, przez korytarz w lochu, który jest pokrwawiony, rzućcie na spostrzegawczość. O, 22? Patrzysz na mozaikę i ta mozaika wygląda jak starożytna, yy, znaczy jak jakaś starożytna pieśń, którą kiedyś przeczytałeś i wygląda znaczy scenki na tej mozaice. No i gracz mówi, no fajnie, okej, okay, udało mi się. Na no ale z drugiej strony w tym momencie nigdy nie wiemy, jaka jest stawka tego rzutu. I to może nam dać taką sytuację, że raz na jakiś czas będzie to zamaskowany skrytobójca, który jest z tyłu i czeka, żeby skrzywdzić postacie graczy. No i to jest o tyle fajne, że rzucając bardzo często i zawsze dając jakieś informacje, dajemy taki motyw, że gracze nie są w stanie do końca wykminić, jaka jest meta, jaki jest metagamingowy sposób tworzenia tych rzutów, więc nie będą starali się tego rozkmieniać. więc jesteśmy w stanie dać możliwość tego, że jesteśmy w stanie zasłonić za tą percepcją jakieś ważne informacje. Jaki jest tego minus? No minus jest taki, że czasami rzucamy mnóstwo pustych rzutów i ktoś może się zdenerwować, bo to jest takie... no może nie do końca tak powinniśmy używać mechaniki. Często też spowalnia to, Często też um, dodaje jakieś niepotrzebne rzeczy. Ktoś nagle się zainteresuje tą mozaiką, bo stwierdzi, że ona jest super istotna i trzeba będzie mu powiedzieć, że to nie jest nic istotnego itd. Tak tak Niemniej jest to ciekawy sposób do tego, żeby rozwiązać pewien problem metagamingu i percepcji. No bo jakby problem percepcji jest taki, że ona bardzo często jest z skillem pasywnym. Oczywiście możemy też za chwilkę porozmawiać o aktywnych użyciach percepcji, ale w momencie, kiedy jest skillem pasywnym, no to w tym momencie zawsze będzie tak sytuacja, że musimy robić trochę, trochę krążenie naokoło tego, żeby zrozumieć co i jak. No dobrze. Czy coś jeszcze warto o tym powiedzieć? Warto o tym powiedzieć, że że percepcja Um, znaczy inaczej dlaczego też warto wprowadzić technikę, znaczy zainteresować się taką techniką używania percepcji dla, znaczy w wielu ważnych miejscach, po pierwsze jest taki żart, że jak tworzy się postać do deków, to percepcja jest zwykle must have skillem, bo zawsze się na nią rzuca i to jest prawda, ale właśnie jeżeli rzucamy na nią Często i ona zawsze ma jakiś wpływ, to okazuje się, że ma bardzo duży jakby współczynnik tego, że jest potrzebna. Ale jak rzucamy na nią bardzo często, i rzadko dostaje się jakieś informacje, to też pokazujemy, że ona nie jest aż tak bardzo istotna. Bo czasami te rzuty są tylko po to, żeby dowiedzieć się czegoś istotnego. Nie zawsze po to, żeby nam dowiedzieć się czegoś, co poprowadzi przygodę do przodu i jakby jest istotny akurat. Dodatkowa też opcja jest taka, że czasami może też pomagać w taki, takiego utrzymania nie wiem, paranoi i zawsze zastanawiania się dokładnie, co chcemy zrobić, bo raz na jakiś czas gracze wyrzucą te 29, ale okaże się, że nasz Assassin wyrzucił 30 i gracze poczują się bezpieczni, ale jednak asasyn wybiegnie i ich zaatakuje, bo okazuje się, że, znaczy i oni wtedy nie zawsze, zawsze, nie zawsze będą, znaczy inaczej. Nigdy nie będą wiedzieć, jak te rzuty zadziałały na tą percepcję, a dają pewną możliwość ustalenia randomizacji. I pod tym względem są fajne. Dobrze, wydaje mi się, że tutaj opowiedziałem Wam w dużym, w du, w dużym skrócie, jak wygląda używanie tej techniki wielu rzutów. Ona jest interesująca. Niemniej, jak już mówiłem, jest też kontrowersyjna. Także na początku poradziłbym um, używać tej pasywnej percepcji jak najmniej, a potem zacząć się zastanawiać, co pasuje najbardziej dla was, jak, co was, co pasuje dla Waszego stylu, co pasuje do tego, żeby zbudować dokładnie to, co chcecie uzyskać w dobry sposób, także zarówno Wy, jak i gracz są zadowoleni z efektu. Tutaj um, jeszcze Tatchin napisał, że. Odnośnie procedur. Wydaje mi się, że jeżeli mamy coś takiego, że wiemy zawsze, jak działa ta procedura i wszyscy wiedzą, jak to działa, to spoko. Ale jeżeli my sami sobie stworzymy procedurę i powiemy, każdym razem, kiedy przychodzi się do pokoju, nowego pomieszczenia w lochu, to rzucamy na percepcję, albo za każdym razem, jeżeli odwiedzamy nowe miejsce, rzucamy na percepcję, to czasami okaże się, że te rzuty są takie jakby. One nie do końca dają to, co mieliśmy, co, co chcieliśmy uzyskać. Bo jeżeli to ja, jako mistrz gry, mówię, kiedy, kiedy gracze mają rzucić, to może się okazać, że jesteśmy w stanie stworzyć zupełnie inną i ciekawszą sytuację dzięki temu. Dobra. Wydaje mi się, że już dość mocno przewokowałem ten temat. Przejdźmy jeszcze do ostatniej części tego związanej z tym. Otóż sama percepcja ma też swoją aktywną część. I ta aktywna część ma. Jest o tyle ciekawa, że percepcja może oznaczać spojrzenie na coś inaczej. Ma, ma jakby trzy możliwości. Pierwsza jest taka, że postać jest, ma szansę coś zauważyć, więc coś może się stać, um i my rzucamy, żeby sprawdzić, czy, czy, czy to się stało. Druga, jeżeli gracz sam zadeklaruje, że on chciałby na coś zerknąć, chciałby coś spostrzec, no i w tym momencie rzucamy na spostrzegawczość. Wersja trzecia, kiedy aktywnie staramy się coś znaleźć. Mówimy, ja bym chciał dokładnie przeszukać ten pokój. Różnica jest często, znaczy, dobry, dobrze jest mieć to rozgraniczanie, ponieważ um, czasami pułapkę można zobaczyć, ale już przeszukiwanie może ją może ją striggerować, albo jakaś ważna rzecz można, może pojawić się w momencie, jak dokładnie um, się temu przyglądamy i wchodzimy w interakcję. Zajmuje też czas. Więc czasami możemy chcieć coś zobaczyć, ale nie do końca możemy chcieć coś przeszukać i tak dalej i tak um, dalej. No i warto też zwrócić uwagę, że w zależności od tego, jak te trzy sytuacje są, to zawsze możemy jako mistrz gry dawać różne informacje. Może mamy gdzieś napisane, że um, tylko aktywne przeszukanie pozwoli nam znaleźć jakiś tam ważny ślad w tym miejscu, albo nie wiem, ukryty magiczny przedmiot, albo nie wiem, dokładną, dokładne, dokładna deklaracja. Za to spostrzegawczość, dobry rzut na spostrzegawczość, duży wynik pozwoli nam nakierować w tą stronę. I możemy robić zupełnie inne, inne wyniki w zależności od tego, jakiej metody gracz zastosuje. I warto na to zwrócić uwagę dość często, bo... W takich miejscach jak, jak, jak Lochy, czy właśnie przeszukiwanie, czy, czy szukanie śladów, te dwie rzeczy, te trzy rzeczy mogą być niezwykle istotne. Bo może się okazać, że gracz w reakcji będzie miał świetny rzut i nagle znajdzie coś super istotnego, ale może się okazać, że to coś jest w stanie znaleźć tylko i wyłącznie przeszukując. Um, dobrze. To czy coś jeszcze? Um, coś jeszcze o czym warto powiedzieć w w tym temacie. Zastanawiam się. Muszę wrócić do jednego tematu wcześniej, ale to chyba w pewnym sensie jest jeszcze jedna mechanika, która jest z tym troszeczkę związana, to jest mechanika zbierania informacji. Ona jest bardzo często z tym związana, bo często i wszystkie wiedzy, tak? Bo Często jest tak, że tak samo chcemy się czegoś dowiedzieć. Jak, jak Mizuńczyk powie, nie wiesz, to daje nam jakąś informację, a um, yy, więc, więc możemy często też zrobić coś podobnego i zakopać jakieś informacje, przydatne informacje w rzutach, które nie są aż tak bardzo istotne. Niemniej zobaczycie paralele. Wydaje mi się, że kiedyś jeszcze wrócę, znaczy postaram się następnych rzutach. W Wrócić do zbierania informacji, do ruchów z tym, znaczy do, do, do problemów z tym związanych. Więc tak. Mam nadzieję, że tutaj jakoś Wam rozjaśniłem, rozjaśniłem problemy z percepcją i jakieś różne problemy, gdzie można, albo nawet inaczej, pokazałem Wam jakieś problemy, na które warto zwrócić uwagę. Nie ma idealnego rozwiązania. Nie ma takiego rozwiązania, które zawsze będzie działać i zawsze można go aplikować, i on zawsze doprowadzi do świetnych sytuacji. Zależy to właśnie od mistrza gry i od, i od tego, co chcemy uzyskać. Często zależy też od stołu, od gry i od wszystkiego innego. Także polecam Wam troszeczkę zastanowić się, jak do tego zwykle podchodzicie i może tak trochę refleksyjnie zauważyć, zacząć na to, co robicie zwykle. Może są jakieś lepsze rozwiązania tego? Może zwykle wpadliście w pułapkę, że robicie zawsze to samo. I to jest. Dla mnie to było ciekawe doświadczenie, jak po pierwsze przeczytałem artykuł Aleksandriana na ten temat. Po drugie, zrobiłem sobie taką. Jakby mocne postanowienie, żeby troszeczkę inaczej podejść do moich rzutów na percepcję. Czytam tego, jak, jak patrzę na to i w jaki sposób patrzę, w jaki sposób to, to, to robię przy moim stole i okazało się, że są takie miejsca, gdzie da się to zrobić inaczej i trochę to poeksplorować. Dlatego też polecam i wam. Bo okazuje się, że nie jest to całkowicie oczywiste i można to robić na wiele różnych sposobów. Um, Dobra, to przejdźmy do kolejnego dużego tematu: do tematu interakcji społecznych. Interakcje społeczne to jest w ogóle bardzo szeroki temat, i on ma wiele różnych interesujących problemów. Niemniej, może najpierw chciałbym powiedzieć jeszcze na temat opisywania rezultatów. To jest dość ciekawy temat. Otóż Zwykle jak, jak wrócimy się do tego, co mówiłem wcześniej, o, 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 o tym, co się dzieje, znaczy inaczej, jak się rozwiązuje akcję, no to opisywałem o tym, że zwykle jest tak, że jest efekt, i Mises, że opisuje, co jest dalej. Nie musi tak być. Często możemy też powiedzieć graczowi, żeby on opisał, jak to wyglądało i co chciałeś zrobić. Problem czasami może być zgrzyt, bo gracz może coś opisać, nie mając w pełni informacji, albo opisać coś, co nie do końca pasuje. Czy jest to problem? Nie zawsze, bo w niektórych grach, takich jak Place in the Dark, czy nie wiem, w grach z, bardziej story games, to jest coś, co chcemy zrobić. Chcemy dać narracyjną kontrolę. W grach tradycyjnych może to być problematyczne, ale może to być też fajne, bo może być tak, że gracz ma swoją idealną ekspertyzę i pomysł i jakiś super ciekawy sposób, jak chce to zrobić, i możemy dać mu to do opisywania. Często też możemy dać mu do opisywania, jak na przykład pokona wroga i opisać jak ten wróg ginie. Więc warto zwrócić na tym uwagę, że czasami możemy oddać tę kontrolę i to będzie też działać. I Tutaj Aleksandrian mówi, że on nie do końca lubi tą technikę, ponieważ właśnie w grach tradycyjnych ona nie do końca działa, bo po pierwsze nic nie daje, gracze opisują jakieś bzdury i tak ja, dalej. Ja bym, może nie bzdury, jakby za mocno powiedziałem, że gracze opisują, nie do końca to czują i czasami muszą coś wymyślić, nie do końca wiedzą co i to może nie działać. Ja bym powiedział, że tak często może być, ale właśnie też nie musi być, że czasami ten opis może... Tych graczach, którzy lubią takie rzeczy, może wywołać też jakąś taką możliwość zbudowania czegoś ciekawego i też dają, mogą pozwolić całemu stołowi poczuć klimat tego, co się dzieje, albo nie wiem, mogą pozwolić temu graczowi dać jakieś ciekawe elementy odgrywania, które by tam rzucił, więc myślę, że to też jest warte, żeby pod tym poeksperymentować. Dobrze, po tej, po tej krótkiej informacji przejdę dalej do, do, do interakcji społecznych. Więc tak, to też będzie istotne za chwilkę. Więc interakcje społeczne. Dlaczego jest to problem? Po pierwsze, ja zawsze traktowałem interakcje społeczne jako coś, co jest całkowicie inaczej. Jest trudno do opisania, ponieważ jest to zupełnie inny model gry niż zwykle. Co to znaczy? Jak chcę kogoś uderzyć mieczem, znaczy w fikcji, to, to nie jest tak, że wyciągam ten miecz i kogoś biję. Tylko mówię, ja bym chciał go uderzyć mieczem. Myślę, że możesz zapytać, jak to robisz. Ja mogę powiedzieć, tym cięciem, yy, i potem uderzam go z bara. Jak się przewróci, to dobijam, czy cokolwiek. Um, ale interakcje społeczne zwykle, teraz zwykle prowadzimy tak: um, Hej, to ja, moja postać, i rozmawiam z Tobą, i teraz posłuchaj. Tak, przechodzimy na, do, do pierwszej osoby, zaczynamy dokładnie odgrywać naszą postać. Więc ciężej jest zauważyć te wszystkie rzeczy, jak intencja, metoda, one są często zagmatwane, często są też wielopoziomowe, i czasami ciężko jest znaleźć, gdzie leży ten moment rzutu. Kiedy należy przerwać konwersację, i. W Wejść do mechaniki. Czasami jest to absolutnie oczywiste i to widać, bo gracz będzie pchał w stronę dość oczywistej mechaniki. Czasami nie. Czasami interakcja jest taka, że nie do końca wiemy, czy ten rzut jest potrzebny, czy nie. Do tego można dodać, że nie zawsze tak odgrywamy interakcji społecznej. Czasami możemy też przejść do opisywania, na przykład. Tak jak już mówiłem wcześniej, to ja przekonuję. Ludzi na, tej, na, na, tej, na tym balu, żeby wsparli nasze, nasze, na, nasze, naszą sprawę. Co też jest absolutnie ok. Jest, ale, ale są to dwa różne sposoby patrzenia na to. Um, dodatkowo podchodzi jeszcze problem tego, że wszystkie interakcje społeczne, znaczy inaczej, że um, czasami yy, ciężko jest zauważyć, jak jak dużo da, dany rzut będzie robił. Um, I czasami ciężko to zauważyć. Niemniej, dam wam takie moje proste przemyślenia i rzeczy, które ja stosuję um, i które, które, na które zwykle zwracam uwagę. Znaczy, inaczej, może zanim powiem, co ja robię, to jeszcze powiem wam, że jest wiele sposobów do rozwiązania tego. Czasami e, rzuty są po to, żeby coś zrobić od razu przy użyciu rzutów. Czasami. Rozbijają się na przykład o kontrolę umysłu. I niektórzy mówią: mmm, Ja nie lubię rzucać, ponieważ to tak jakby zmuszać jakąś inną postać. Przy użyciu skili tego nie lubię. Są jeszcze problemy takie, że ktoś mówi: na przykład gra sobie niecharyzmatycznym nudem i przekonuje wszystkich, bo jest charyzmatycznym graczem. Czasami ktoś chce grać charyzmatyczną postać, ale nie ma aż tak dużo charyzmy, albo jest nieśmiały, albo nie wiem, jest cokolwiek innego i to jakoś nie siada, więc chciałby używać więcej mechaniki, a stół tego nie chce. I są problemy i dyskusje w internecie i co gdyby i tak dalej. Więc powstały powstało wiele sposobów do, do grania tego. Też wydaje mi się, że nie ma idealnego. Zależy to od was, od stołu, od gry i tak dalej. Są gry, które na przykład stwierdzają... Większość interakcji będzie polegało na zdobywaniu informacji. Co jest ciekawe, że na przykład nie mają umiejętności do robienia czegoś, ale tylko i wyłącznie po to, żeby zebrać informacje, które mogą pomóc w danej interakcji. Są gry, które stwierdzają, a co gdyby stworzyć um, konflikt społeczny, który działa tak samo jak konflikt walki. Ja nie jestem fanem, ale są takie rozwiązania. Niemniej przejdźmy do typowego, tradycyjnego, um, tradycyjnych gier i problemów i potem będziemy patrzeć dalej, więc um, najprostsza sytuacja to jest zastosowanie techniki Let it ride right. um, i jak to działa. Czyli mamy interakcję, w którym mamy naszego gracza i on trzyma jak jest jakiś bandyta czy tam ktoś i gracz zaczyna na niego krzyczeć i, mów, i mówić powiedz mi gdzie są, gdzie ona jest, powiedz mi gdzie ona jest. Na co ten typ mówi: Nic się nie powiem, nie mam pojęcia, czy cokolwiek. Na co gracz mówi: Co nie powiesz? Wyciągam pistolet, przykładam mu do twarzy. Mów mi teraz. No i w tym momencie to jest to dobry moment, żeby rzucić kostkami. No i jest to dość oczywiste, tak? No bo mamy sytuację, w której dzieje się coś, co jest dość oczywiste. Ale w pewnym sensie moglibyśmy też powiedzieć wcześniej. Gracz mówi: Powiedz mi teraz, powiedz mi, że to jest, albo nie wiem, skupić ci morder, cokolwiek. No i możemy rzucić kostkami i dowiedzieć się czy to zastraszenie się udało, czy nie. No i teraz tak, ważne zwrócić na to uwagę, że jeżeli jest to gracz przeciwko NPC-owi, no to jeżeli się udało, to postać jest zestraszona, ale nie znaczy to, że jest, mamy jakąś kontrolę umysłu, ona będzie mówić wszystko. Możemy dalej jako mistrz gry odgrywać postać, która jest przestraszona. I jeżeli gracz to rozumie i jakby ma, ustaliliśmy to, to w tym momencie mamy taką sytuację, w której możemy doprowadzić do bardzo fajnej sytuacji, w której wiemy, że postać jest zastraszona, gracz będzie dalej odgrywać i ta postać będzie cały czas um, dawać informacje, ale nie musi być jakby, dzieje się to od razu i mówić ci wszystkie rzeczy. Możemy dalej poprowadzić tą interakcję w fajny sposób, a mechanika może być tylko i wyłącznie naszym takim dodatkowym. Um, dodatkowym plusem, który które może działać. Możemy też oczywiście zagrać tak, że um, jeżeli mamy... Yy, możemy też w ogóle nie rzucać i możemy założyć, OK, ta postać jest zastraszona z tego powodu, że ktoś przyłożył jej pistolet do głowy, więc nie musimy rzucać. Co jest też absolutnie OK, bo jak wiecie wcześniej, mamy, mamy, mamy coś takiego, że ekspertyza gracza może jakby wywołać ekspert, znaczy, inaczej, zwykle ekspertyza gracza wywoła ekspert, inaczej, zwykle gracz wywoła ekspertyzę postaci, czyli mówi, ja używam mojej postaci, żeby zastraszyć tego, tą postać, no ale jeżeli zrobi coś, to może to zadziałać, czyli na przykład, jeżeli gracz powie w interakcji społecznej, na przykład dana, dany NPC bardzo kocha swoją córkę i zrobi wszystko dla tej córki, jeżeli gracz w konwersacji wykorzysta tą cór... znaczy Wykorzysta jakiś tam sposób argument w postaci tej, tej córki, no to w tym momencie NPC może się automatycznie zgodzić. Co jest absolutnie ok, bo jak widzicie, działa to tak jak było wcześniej, tak jak z tym otwieraniem skrzynki i jest szkatułka, jest skrytka w dole i ktoś bierze i uderza siekierą w dół skrytki, żeby wyciągnąć jakiś skarb no i znajduje tą skrytkę. Niemniej wracając, um, problematyczny jest problem w tym. Leży tak naprawdę, czy znaczy problem tutaj leży tak naprawdę w tym miejscu, że um, czasami ciężko jest zobaczyć te, te, te małe problemy. Czasami też może dojść do interakcji, w której gracz zacznie już robić coś, co kwalifikuje się jako test, ale jeszcze tego nie zauważymy, albo gracz będzie chciał coś zrobić, ale nie będzie chciał, żeby to kwalifikowało się jeszcze na test więc to może wyjść dziwnie, dlatego należy wyczuć graczy i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Niemniej polecam na samym początku zacząć, um, zacząć używać tej mechaniki jako właśnie coś, co będzie nam pomagać w lepszym odgrywaniu. Czyli jak widzimy, że jest moment, w którym coś kwalifikuje się już jako rzut, rzucić i potem poprowadzić interakcję zgodnie z tym. No i teraz tak, let it right zakłada, że rzut, efekt rzutu dzieje się przez cały czas, dopóki coś drastycznie się nie zmieni. Czyli możemy mieć sytuację, w której na przykład nasz bandyta wygada się do, ze wszystkiego, ale powiemy, teraz będziemy kazali mu, żeby sprzedał swojego szefa na przykład, a on powie nie nie, nie, nie ma opcji, bo on mnie zabije. No i w tym momencie mamy sytuację, która będzie wymagać kolejnego rzutu. Bo widzimy, że stało się coś absolutnie, tak jakby level więcej żeby, co może kwalifikować się na rzut. Skąd to wiemy? Widać to i zależy to tylko i wyłącznie od nas i od tego, jak bardzo długo, jak bardzo, nie wiem, mocno chcemy tą, mieć tą interakcję dalej i jak bardzo chcemy, żeby ona szła dalej. Przy czym, no jak już wiem, zależy to całkowicie od nas i tylko i wyłącznie od nas. Od nas. Druga ważna rzecz jest taka, że warto właśnie zwrócić na to uwagę, że Często um, możemy spojrzeć na to dwojako. E, I tutaj dla mnie ciekawym, ciekawą rzeczą było, jak czytałem sobie Homebrew Word i teraz postaram się Wam przeczytać, jeżeli sobie otworzę. E, więc Homebrew Word powiedziało tak: rozbiło ruch przekonywania kogoś na dwie sytuacje, które są dość interesujące. Pierwsza sytuacja polega na tym, że chcemy kogoś przekonać do naszych racji. Jeżeli ta postać. E, ma możliwość żeby... do no, trzech rzeczy. Jeżeli ta postać ma możliwość, znaczy inaczej, jeżeli ta postać mogłaby się nie zgodzić, ma powody, żeby się nie zgodzić, to to triggeruje rzut. Jeżeli nie, to to nie triggeruje rzutu, ponieważ ta postać by się i tak zgodziła. Jeżeli ma powody, żeby się nie zgodzić, więc musimy wymyślić jakąś powód, dla którego się nie zgadza, to w tym momencie rzucamy kostkami. I teraz tak, jak działa ten ruch, mówi, że na 10 plus, znaczy inaczej, na sukces. Postać, którą staramy się przekonać, robi to, co chcemy, albo dowiadujemy się, najłatwiejszego sposobu, żeby ją przekonać. I to jest fajne, bo to rozbija naszą interakcję, naszą, naszą, naszą interakcję społeczną na dwie rzeczy. Jeżeli uznajemy, że argumenty, sytuacja, wszystko, co się stało, sprawiają, że przekonamy danego NPC, NPC jest przekonany. Jeżeli nie, to przekonywanie nie działa jak kontrola umysłu, i nie przekonamy kogoś. Na przykład, nie podejdziemy do króla i nie powiedziemy: Król, oddaj mi swoje, swoje, swoje królestwo, i rzucimy 50 na naszym kosty na przekonywanie w Dedekach, albo wrzucimy 0,1 w Warhammerze i król powie: No spoko, nie? Dobry argument, masz rację. Masz tutaj moją. Masz tutaj moje królestwo, zostałeś królem. E, Okej, okay, no to jest dość ekstremalne, tak? No, ale w pewnym sensie. Do, sytuacji mniej ekstremalnych, to możemy w tym ruchu powiedzieć, jaka jest najłatwiejszy sposób, żeby go przekonać. Co, 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 co dowiemy się takiego, żeby się jak, jak udałoby się go przekonać. I to jest fajne pod tym względem, że ten ruch dwojaku pozwala nam albo zrobić to, co chcieliśmy, albo jeżeli nie, dać nam informację do tego, jak zrobić to najłatwiej jak to zrobić w najprostszy sposób. I według mnie to też jest super fajne rozwiązanie w naszych tradycyjnych grach, że właśnie zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w stanie raz na jakiś czas po prostu dać informację. Słuchaj, to go nie przekonuje, ale jeżeli chcesz go przekonać, to X, Y, Z. I myślę, że jeżeli będziecie kiedyś mieli taki problem, kiedy nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić, to to jest bardzo dobre rozwiązanie. Dobrze. Co jeszcze jest problematycznego w interakcjach społecznych? Problematyczne w interakcjach społecznych jest kolejna rzecz, którą tradycyjnie gry nigdy nie rozwiązały w moim odczuciu i uważam, że Apocalypse World rozwiązało to najlepiej. Jest używanie tych skilli przeciwko graczom. No bo tak, jeżeli My przychodzimy i, znaczy, nasz gracz mówi: Ja bym chciał go przekonać i przekonuję kogoś kostką, to super. Ale jakiś NPS mówi: To ja go przekonuję i rzucę kostką, to gracz będzie się bronić niektórzy gracze będą się bronić rękami, nogami i wszystkim, co jest możliwe, i będą niezadowoleni. Ja to absolutnie rozumiem, zgadzam się z tym. To jest taka trochę kontrola umysłu w stylu: Ja nie chcę tak odgrywać mojej postaci. Czasami może być fajne, jeżeli zgodziliśmy się na to i mamy fajną sytuację. I to może działać jako taki. jako taki dodatkowy aspekt odgrywania, w stylu. Rzućmy na zastraszanie i możemy powiedzieć graczowi, ok, czujesz, się, że on jest dla ciebie przerażający trochę się go boisz. I gracz teraz będzie miał możliwość odgrywania przerażoną postać. I to może być niezwykle fajne. Więc raz na jakiś czas działa fajnie, a raz na jakiś czas działa nie. No i właśnie tutaj Apokalips rozwiązało to w ciekawy sposób, bo powiedziało, że jeżeli używa się. Takich ruchów przeciwko graczowi, to gracz ma dwie opcje. Jeden może powiedzieć: um, Może powiedzieć, yy, że chce to zrobić. Yy, dobra, zobaczmy, jak to działa w Apocalypse World. Apocalypse World jest tak, że jeżeli się kogoś przekona i jest sukces, to jest marchewka albo kij. Marchewka polega na tym, że jeżeli się zgodzisz na propozycję innej postaci, to dostajesz punkt doświadczenia, Czy ten. Chyba coś takiego. A jeżeli się nie zgodzisz, to jest wykreślana tam, wykreślane Twoje takie coś do zdobywania punktów doświadczenia. Jakby nieważne, ale chodzi o to, że mamy marchewkę i kija. i gracz sobie wybiera, znaczy inaczej, gracz, który przekonuje, wybiera te rzeczy albo dwie, w zależności od sukcesu. No i um, gracz, który jest przekonywany, może powiedzieć, o w sumie to bym chciał punkt doświadczenia, dobra, to zgodzę się na to, co powiedziałeś. Ale może też powiedzieć, nie, nie, nie. To absolutnie psuje ideę mojej postaci, więc. Nie będę tak robić. Um, I oczywiście też jest też tego różna skala e, tak a propos, że gracz się zawsze może zgodzić i jak jest przerażony, no to nie wiem, jeżeli jest twardym typem, to może odgrywać to przerażenie trochę inaczej niż osoba, która jest e, strachliwym, strachliwą osobą. No niemniej, no niektórzy ludzie to lubią, niektórzy ludzie tego nie lubią, więc mi się podoba to podejście do Apokai które daje graczowi wersji meta zdecydowanie. Niemniej, no Dobrze jest to ustalić przed grą. I teraz, jeżeli gramy w tradycyjne gry, nie gramy w Apocalypse World, nie gramy w gry, które rozwiązały to troszeczkę lepiej, to myślę, że najlepiej jest pogadać z graczami i zastanowić się, jaki model tego chcemy. Na przykład, ja defaultuję do tego, że NPC nie mogą przekonać postaci graczy, ale bardzo często będę mówił, jak, jakie wrażenia wywołują na nich wywołuje na nich dana interakcja. I teraz tak, wrażenia nie to co myślą, tylko co jakby. Jakie, wzbudza to, jakie może to wzbudza emocje w nich. I już daję interpretację tych emocji graczowi. Ja tak lubię, bo nie lubię używać mechaniki w interakcjach społecznych przeciwko graczom. No niemniej możecie sobie możecie to zrobić tak, że możecie powiedzieć, że czasami do jakichś tam to jakichś tam interakcji to będzie działać. Możecie też założyć, że jeżeli NPC nie może przekonać gracza, to gracz nie może przekonać npc -a. I tyle. Jakby jest taka zasada. Jeżeli gracz, jeżeli gracz może przekonać npc to NPC może też przekonać gracza. I warto nad tym się zastanowić i pogadać o tym trochę w, ze swoją grupą, jak lubicie grać i to, co lubicie, bo nie ma idealnej odpowiedzi, nie ma też jedynej odpowiedzi. To, że na przykład ja nie lubię stosować mechaniki względem e, interakcji społecznych, względem graczy, to może się okazać, że na przykład 80% z Was się zgadza, ale 20% patrzy na mnie i mówi, tak, jak ty grasz w RPG. Um, I to jest absolutnie ok, bo jak już mówiłem, to nie jest e, jakaś tam. Rzecz, która jest jedyna, którą się robi tak, lub inaczej, tylko to zależy od was, jak wy lubicie robić, i jak do tego podchodzicie. Um, czy coś jeszcze warto zwrócić uwagę, a, tak. Kolejna rzecz, która jest dość istotna, no to warto zwrócić uwagę. Właśnie przypomniało mi się, że jak rozmawiamy o tych. mamy te interakcje społeczne, to mamy jeszcze kilka takich małych problemów, które warto zwrócić uwagę. Pierwszy problem polega na tym, że. Um, bardzo często zauważyłem, że mamy problem tej intencji i metody. Jak pamiętacie, to jeżeli gracz powie: Ja bym chciał kogoś zabić przy sztyletu, to jak rzuci dobrze, to nie znaczy, że postać ginie, wroga, tylko może jest ranna. Tak samo tutaj. Jeżeli jest: Ja bym chciał kogoś zastraszyć, żeby wyciągnąć od niego wszystkie informacje, to, to jeszcze nie znaczy, że NPC tak zareaguje przy sukcesie. Musimy właśnie tą intencję. Wyciągnąć z niej metodę i zobaczyć, jaka będzie reakcja npc a i to już jest zależne od nas, od mistrza gry. Więc warto zwrócić na to uwagę, bo zauważyłem, że często często właśnie to jest konfundujące w tych interakcjach społecznych. Po drugie, warto też zwrócić uwagę na to, że jak każde interakcje możemy to rozbić na jakieś takie dłuższe sytuacje. To nie musi być tak, że jednym rzutem od razu zrobimy to, co chcieliśmy, i to jest. Jakby od razu przekonuje go, żeby z nami poszedł i rozwiązał wszystkie nasze problemy. Tylko może się okazać, że na początku przekonamy go do jakiegoś mniejszego problemu, bo trzeba rozbić ten problem na kilka, kilka, kilka sekwencji i cały dialog. Um, możemy też wyobrazić sobie sytuację, w której um, tworzymy w czasie interakcji, jako między innymi, zegar prze bycia przekonanym i prowadzimy naszą interakcję społeczną na takiej zasadzie, że niektóre argumenty zapełniają ten zegar, niektóre argumenty. Zmieniają ten zegar jakby ujemnie. Niektóre rzuty pomagają, inne, inne jakoś inaczej na to wpływają i prowadzimy interakcję z mechaniką, która nam troszeczkę jakoś strukturyzuje tą interakcję społeczną. Albo możemy to wszystko rozwiązać jednym rzutem czasami, jeżeli chcemy. Także nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Całkowicie zależy to od tego, że. Że um, jak, jak to wygląda. Um, I warto jest też zwrócić uwagę na to, że często mistrzowie gry, którzy są początkujący, jak, jak, jak dochodzi do sytuacji, w której tak gracz mówi zaczyna krzyczeć na tego NPC odgrywając, po czym mówiłem, chciał go zastraszyć. Mistrz gry rzuca na zastraszanie, inaczej, gracz rzuca na zastraszanie, jest sukces, w tym momencie mistrz gry opisuje, jaki jest efekt. No ale tak nie musi być, jak już wiemy, gracz, mistrz gry może w tym momencie odegrać ten efekt. I ja myślę, że to jest dobre defaultowanie do tego, żeby odgrywać, bo to, że raz, że jakby w tej naszej konwersacji, która się dzieje, gracz w pewnym momencie skończył konwersację, znaczy skończył odgrywanie, przyszedł do takiego czasu narracyjnego, poprosił o rzut. To my możemy też jako mistrz gry opisać na przykład jak wygląda ten NPC i potem przejść do odgrywania. I możemy możemy szatkować tam naszą konwersację. Dowolnie tymi rzutami i opisami, i to będzie też fajne. To daje, to daje nam też troszeczkę takiego miejsca na oddech i pozwala na rozbicie tej konwersacji. Bo właśnie drugą opcją jest to, że czasami w ogóle nie ma tych rzutów, ponieważ nigdy nie wychodzimy z tej konwersacji. Cały czas ta konwersacja trwa i gracze nigdy nie wiedzą, kiedy mogą rzucić kostkami. To jest moment, kiedy zawsze możemy im zaoferować. Na przykład widzimy, że gracz ciśnie, żeby przekonać jakiegoś NPC, to możemy powiedzieć. Może chciałby rzucić kostkami. Gracz może powiedzieć, nie, nie, ja bym jeszcze z nim pogadał, i w tym momencie jest to absolutnie ok. Um, dobrze. O czym jeszcze nie powiedziałem? Um, o czym jeszcze nie powiedziałem? Yy, powiedziałem o większości problemów. Um, powiedziałem o większości problemów. A, pewnie zaobserwujecie też, że w interakcjach społecznych mamy też taką rzecz jak obserwacja i percepcja, i pojawiają się te same problemy, co z percepcją wcześniej. Tylko, że w interakcjach społecznych jest to związane z kłamaniem, blefowaniem, przekonywaniem, ukrywaniem intencji itd. Jest to kolejny dość duży problem. Możemy go rozwiązać podobnie jak ostatnio. Niemniej, tutaj wydaje mi się, że często też problem jest mniejszy, bo czasami Odgrywanie tego, że wiemy, że ktoś chce nas okłamać, a my mu wierzymy, będzie fajne dla niektórych grup. Czasami będzie to, to będzie całkowicie niefajne. Więc to zależy od tego, jak gramy i jak to wygląda. Bo czasami można prowadzić naprawdę fajną interakcję, odegrać ją, kiedy obie, obie postaci mają jakąś wiedzę na temat tego, co się dzieje i starają się krążyć naokoło tego. Ale czasami może to zepsuć interakcję, która byłaby, w, która, która miałaby to zaskoczenie, więc nad tym też trzeba się zastanowić. Um, um, I um, co jeszcze ciekawego można powiedzieć? Eee... Um, um, Warto jeszcze zwrócić też uwagę, że czasami w tych interakcjach społecznych możemy dać informacje, które jakby. Właśnie, wykrywanie, znaczy zdobywanie informacji jest też w pewnym sensie ciekawe, bo możemy zastanowić się nad tym, bo tak, bo moglibyśmy powiedzieć, to ja. Inaczej. Zastanawiam się, jak, 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 jak taka sytuacja może się pojawić, ale warto właśnie też zwrócić na to uwagę, że czasami możemy rozbić niektóre z tych rzutów na zdobywanie informacji, zamiast powiedzenie, co dokładnie postać zrobi. To jest ten sam problem, o którym mówiliśmy wcześniej, ale właśnie jest dobrze, że ja bym chciał um, w stylu jest rozmowa i gracz mówi coś mi tutaj nie gra, chciałbym się dowiedzieć czy, czy, czy ta osoba kłamie no i rzucamy na wykrycie pobudek czy coś takiego no i mistrz mówi, nie, wszystko co on mówi wydaje ci się absolutnie sensowne i w tym momencie gracz musi odgrywać to, ale też nie wie do końca jak dużo, więc to może być dziwne możemy tutaj dać jakieś takie przesłanki, że nie ma kłamstwa, albo dowiaduje się czegoś ciekawego Niezwiązanego z tymi kłamstwami, więc możemy też używać wszystkich tych technik, tych, 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 które mówiłem wcześniej, po to, żeby dać możliwość prowadzenia interakcji w zupełnie, znaczy bez, bez dodawania tej faktycznej wiedzy lub bez, bez kontrolowania tego, co zrobi postać gracza. Ok. To chyba większość problemów interakcji społecznych. Zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś inne. No tutaj mogę jeszcze powiedzieć o tym, że. Nie ma żadnego problemu w graniu interakcji społecznych tylko i wyłącznie jako opisy, czyli slu. to ja mówię takie, i takie argumenty. Nie zawsze trzeba odgrywać. Odgrywanie w większości przypadków jest fajniejsze dla mnie. Wydaje mi się, że dla większości grup też. Niemniej nie jest to potrzebne, i często są sytuacje, w których przejście na tą warstwę odgrywania. Jeszcze inaczej. Przejście, płynne przejście z odgrywania na warstwę, warstwę narracyjną lub z warstwy narracyjnej na warstwę odgrywania będzie działać fajnie. Są interakcje, które lepiej sprawią, sprawdzą się w wersji narracyjnej, są interakcje, które lepiej sprawią się w wersji odgrywania. Na przykład dobrym przykładem jest to tutaj torturowanie. Bardzo często, czy tam wydobywanie informacji, torturując kogoś. Często jest to moment, który albo wydaje się dziwny, Albo jakiś taki nieswój, albo niektórym się to nie podoba. Czasami jest już odgrany wiele razy, więc można tutaj zacząć od krótkiego odgrywania, potem przejść do narracji, i może jak okaże się, że jest jakieś fajne miejsce na odgrywanie, to zacząć odgrywać. Więc też chciałbym zwrócić na to uwagę, że jak jesteście mistrzami gry, to warto wiedzieć, kiedy przejść na jaki, jaki sposób. Interakcji i to też zależy absolutnie od Was i od Waszych graczy, od stołu, i od wszystkiego innego, i nie ma tutaj zasad. Także też warto zwrócić na to uwagę, kiedy, kiedy takie rzeczy się dzieją. Czy coś jeszcze? Chyba nie. To wydaje mi się, że. To. Chyba tyle. Więc um, pewnie można byłoby jeszcze ten, ten temat trochę poko pokopać. Ja mam część trzecią, bo to była część druga naszych rulingów. Jest jeszcze część trzecia. Um, znaczy mówi, bo jest to głupia i nieskuteczna metoda wyciągania informacji i torturowania. E, prawdopodobnie tak. E, więc pewnie niezbyt działa. Niemniej um, no są to sytuacje, których y, trzeba często y, może doprowadzić też do Ciężkich i denerwujących interakcji. Ale jak już mówiłem, jest to część druga, rulingów i tak dalej. Oprócz naszego początku i mojego niezrozumienia fortune in the beginning, fortune in the middle, i fortune in the end. To wydaje mi się, że było to całkiem zgrabne. Um, jak już mówiłem, są to podstawy, których ja bym chciał troszeczkę porozmawiać o tym, jak to wygląda, jakie są problemy, jak to działa i jak można na to spojrzeć. Czyli jakby fundamentalnie przechodzimy przez podstawy, żeby zastanowić się nad nimi trochę i w końcu dojdziemy do pewnych ciekawych tematów, które chciałbym poruszyć. Niemniej w części trzeciej zajmiemy się kolejnymi, kolejnymi problemami rulingów, um, powinna być już trochę krótsza. No i tutaj, co jest dla mnie w tym sensie ekstremalnie istotne w tym jest to, że za każdym razem zwracam wam uwagę, że nie ma odpowiedniej, um, nie ma odpowiedniej dobrej, znaczy nie, nie ma idealnego sposobu rozwiązania tego oraz że niektóre z tych rzeczy, poprowadzone do ekstremu, mogą być uznane za bardzo złe. Czyli może się okazać, że ktoś nagle powie, ty to robisz tak i to jest najgorsze. I potem mamy dyskusję w internecie, która pokazuje, jak, jak, jak nie pozwalanie, znaczy jak nie pozwalanie narzut na przekonywanie prowadzi do railroadu, albo odwrotnie. Ja bym chciał powiedzieć, że Zależy to od sytuacji i tego, jak to zrobicie i czasami niektóre z tych rollingów mogą być faktycznie złe. Niemniej zastanowiłbym się, do czego one mają służyć i dlaczego przed tym, jak będziecie robić. I to chyba tyle. Więc dzięki za dzisiaj. Było może trochę bardziej chaotycznie. Niemniej mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i do usłyszenia. Jak zwykle zapraszam na Discorda, żeby kontynuować tę dyskusję. To dzięki i trzymajcie się.